Wydawałoby się, że w czasie, gdy większość banków podwyższa opłaty albo kończy całkowicie z darmowymi kontami, będzie trudno znaleźć jakiś rachunek, który nie dość, że opłaty obniża, to jeszcze dodaje fajnych kilka y, usług do takiego rachunku. Więc dzisiaj będzie recenzja produktu finansowego. Pokażę Wam, jaka rewolucja finansowa odbyła się w Citibanku i jak dzisiaj wygląda nowe City konto. Całkowicie darmowe? I przy okazji z bonusem gotówkowym to jest coś dla wyjadaczy Wisienek. Jeśli tacy, oczywiście ten kanał także oglądają. Zapraszam na recenzję. Większość stałych widzów tego kanału doskonale wie, że ja mam prosty sposób na monitorowanie usług bankowych w Polsce, bo po prostu mam wszędzie konta. Zostało mi to jeszcze z czasów dziennikarskich i w zasadzie loguję się co jakiś czas na wszystkie posiadane rachunki, patrzę jak się zmieniają oferty no i regularnie patrzę jakie mamy te trendy w bankowości. I tak jak wspomniałem, faktycznie teraz sytuacja banków jest taka, że raczej spodziewam się wszędzie podwyżki opłat, podwyżek małych i większych trochę za bankomaty, trochę za kartę, gdzieś jakaś mała opłata w koncie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dzisiaj znalezienie cał konta, które jest całkowicie bez opłat albo jest bez opłat bezwarunkowo, bo to też inna sprawa, że na pewno znajdziecie konta, gdzie coś jest za darmo, ale musicie spełnić ileś warunków w miesiącu, no to raczej nie powiem graniczy z cudem, ale na pewno jest bardzo, bardzo trudne. Więc tym bardziej, jak jakiś bank Swoją ofertę tworzy tak, żeby była kompletnie darmowa i do tego jeszcze jest jakiś bonus gotówkowy, to warto to pokazać. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że fajnie jest dodatkowy bonus gotówkowy dostać, ale produkt jest najważniejszy, czyli nie chodzi o zakładanie wszystkiego jak leci, ale chodzi o zakładanie produktów, które faktycznie mogą z nami zostać, mogą się do czegoś przydać, mogą być fajne, może w ogóle staną się naszymi podstawowymi usługami. I pod tym względem dzisiaj będę patrzył na y, City Konto, czyli rachunek podstawowy Citibanku który można dostać z bonusem gotówkowym 150 zł, i o tym sobie dokładnie opowiemy, ale przede wszystkim skupimy się na samym rachunku, bo to jest podstawa. Czy to jest fajne konto i dla kogo to jest fajne konto? Bo oczywiście, co klient to inne przyzwyczajenia, inne wymagania i po prostu niektóre rzeczy jednym bardziej pasują, innym mniej. Więc przeskoczmy sobie na chwilę do bloga i pokażę Wam dokładnie o co chodzi w tym rachunku, na co warto zwrócić uwagę i czy w tym wszystkim gdzie tak często podkreślam, że coś jest darmowe i z premią, i tak dalej, są oczywiście jakieś haczyki. To też dokładnie sprawdziłem. Jedna ważna rzecz w kontekście zakładania. Przyznaję, że tego sam nie byłem w stanie przetestować z prostej przyczyny, o której wspomniałem na początku. Ja mam wszędzie rachunki. Więc ja tak naprawdę nie mogę sobie przejść przez procedurę jako nowy klient, bo ja wszędzie w systemach bankowych wyskakuję już jako klient, który coś tam posiada. Nie trzeba mnie dodatkowo weryfikować, nie mogę przejść dodatkowej procedury. Natomiast w ostatnich miesiącach w czasie rozwoju pandemii niektóre banki bardzo mocno przyspieszyły ze swoimi procedurami zakładania kont całkowicie online, już bez wizyty kuriera. Wykorzystujemy do tego tak naprawdę telefon komórkowy, weryfikujemy swoją tożsamość, dajemy skany dokumentów i weryfikujemy to w postaci po prostu selfie, żeby automat był w stanie zweryfikować, czy my to my tak naprawdę. Więc wychodząc z tego założenia, poprosiłem moją lepszą połówkę, żeby wykonała taki test i założyła ten rachunek, bo ja już wprawdzie wiem, jak wygląda rachunek od środka i jakie są dobre elementy tego rachunku, na co trzeba uważać, no ale nadal nie mogłem pozwolić sobie tylko i wyłącznie na zostawienie tej części teoretycznej, jak ten rachunek faktycznie się zakłada. Także zobaczcie, jak nam ten eksperyment wyszedł. Bank zapewniał na stronie, że to jest 15 minut. Nam się udało też zmieścić w tym czasie, ale oczywiście bez czytania umów. Moja lepsza połówka jest prawniczką, więc byłoby niefajne, gdybym policzył teraz cały czas zakładania rachunku plus czytanie wszystkich umów. Założyliśmy po prostu samą procedurę, natomiast umowy i wszystkie dokumenty niezbędne przeczytaliśmy wcześniej, więc zobaczcie jak nam to wyszło. Zaczynamy z poziomu komputera, dosłownie z tych linków, które Wam pokazywałem u mnie na blogu. Bardzo szybko jednak z komputera przechodzimy do aplikacji, którą dostaniemy w powiadomieniu od Citibanku. Wewnątrz aplikacji kontynuujemy proces zakładania konta i to służy nam przede wszystkim do tego, żeby najpierw zeskanować nasze dokumenty. Tego oczywiście ze względów bezpieczeństwa Wam teraz nie pokażę, ale powinniśmy zeskanować dowód osobisty, natomiast później robimy sobie już selfie, żeby zweryfikować swoją tożsamość. To jest ten proces, który bardzo chciałem y, przetestować na żywo i tu mi Justyna mocno pomogła. Na sam koniec tak naprawdę dostajemy do potwierdzenia SMS-em umowy i koniec. I tak jak wspomniałem, łatwiej jest niektóre rzeczy wzrokowcom po prostu ogarnąć. Ja też wychodzę z założenia, że jak czytam o promocjach bankowych, czy w ogóle o produktach finansowych, to potrzebuję po prostu mieć gotowy tekst, a nie tylko wideo, żeby go sobie w kółko przywijać. Na tym tekście znajdziecie bardzo dużo informacji o samym rachunku, screeny ze środka z mojego konta, takie wypunktowane rzeczy, co i jak tutaj działa. Ja Wam zaraz parę tych rzeczy opowiem i po kolei sobie przez te wszystkie elementy konta przejdziemy. City konto to nie jest nowe konto, które zostało teraz nagle wymyślone po raz pierwszy, tylko to jest City konto, które dostało taki, no właśnie rewolucyjny finansowy upgrade. Przede wszystkim jest to rachunek znany już klientom od dawna, który w tym momencie jest jednym z najtańszych, jeśli nie po prostu najtańszym rachunkiem w Polsce. City chce przyciągnąć klientów taką całkowicie darmową ofertą, więc jeśli komuś zależy na tym, żeby mieć serio konto za zero, no to tutaj wydaje mi się, że. Te ten pakiet załatwia sprawę. Mamy zero zaprowadzenie za kartę, oczywiście, za wypłaty z bankomatów City, ale co najważniejsze dla tych gotówkowych klientów, za pierwsze cztery wypłaty z bankomatów innych niż City w miesiącu mamy tutaj bezpłatne te wypłaty. Co jest jeszcze też ważne, oczywiście przelewy krajowe, zarówno Citibank online, jak i City Mobile oraz trzy pierwsze przelewy Elixir Express w miesiącu. Dla mnie na przykład ten punkcik jest dosyć ważny, bo no, z reguły każdego miesiąca, przydaje mi się jakiś przelew Elixir, chcę zrobić po prostu przelew błyskawicznie i dużo banków po prostu za to liczy sobie konkretne opłaty już od pierwszego przelewu, więc wydaje mi się, że co do skomponowanych parametrów tutaj, no raczej nie powinien nikt mieć uwag i jeśli nie jesteście jakimś super gotówkowym klientem, który co chwilę korzysta z bankomatu, Albo uwielbiacie staroświecką infolinię, no to, to, no to pewnie gdzieś tam z jakimiś opłatami możecie się liczyć, ale wydaje mi się, że ten pakiet jest raczej dla wszystkich dosyć wygodny. Co jest w tym rachunku w ogóle ważne z takich podstawowych, no to oczywiście wiecie, że kwestia opłat, ale bank też postawił mocno na kwestię kantoru wewnątrz aplikacji, gdzie wewnątrz po prostu tego konta, czyli kantor City który ma bardzo dobre kursy. Tutaj akurat nie ma co za bardzo się zagłębiać w ten temat. Jest faktycznie ten kurs kupna i sprzedaży naprawdę w porządku. Banki też doszły do wniosku, mi się wydaje, po latach, że tutaj po prostu rynek no, nie wybacza jakichś za wysokich kursów. Dzisiaj mamy tak dużo aplikacji, tak dużo kantorów internetowych, że banki absolutnie nie będą mogły zarabiać dużo na spreadach, na różnicach kursowych. Tutaj tak naprawdę musi być aplikacja wygodna, przejrzysta, bezpieczna i te kursy muszą być faktycznie jak najlepsze, żeby klient z nich korzystał. Mamy do dyspozycji podstawowe waluty, czyli euro, dolar, funt i frank szwajcarski. Możemy do tego oczywiście sobie dorobić bezpłatne rachunki walutowe. Ja je też tutaj pokazuję, bo jak wygląda dorobianie takich subkont walutowych. Po prostu klikamy, że chcemy nowe subkonto, idziemy dalej. Potwierdzamy to SMS-owo i mamy już darmowe subkonta. To jest bardzo ważne, bo jeśli chcemy korzystać z płatności, no to gdzieś ta waluta musi leżeć. To nie może być tylko i wyłącznie nasze podstawowe konto, więc jakieś te subkonta musimy dorzucić. Co do tych dodatkowych korzyści z City Kontem, które Sam Bank zwraca na to mocną uwagę, no to oczywiście City Cantor jak najbardziej, czyli to co wspomniałem, atrakcyjne kursy wymiany walut na miejscu. To jest też, wydaje mi się, opcja dla klientów, którzy korzystają z większych nieco kwot. I po prostu dla nich bezpieczeństwo jest numerem jeden. No bo ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo aplikacji, można naprawdę waluty wymieniać na przeróżne sposoby, ale w kontekście bezpieczeństwa ja osobiście znam sporo klientów, którzy walutę wymieniają szczególnie w większych kwotach tylko i wyłącznie w instytucjach, które są po prostu licencjonowanymi bankami. I tam zawsze jest opcja, że nie tylko mamy infolinię, ale też mamy po prostu oddział, mamy jakiś punkt, do którego możemy się zgłosić, gdyby coś było nie tak. I znam sporo osób, które nie powierzają swoich pieniędzy żadnym aplikacjom, żadnym zagranicznym startupom. To musi być mimo wszystko bank. I ja to absolutnie rozumiem. Kwestie bezpieczeństwa, szczególnie w, przy dużych kwotach, są istotne. Mamy oczywiście aplikacje w telefonie City Mobile, więc tu o gustach się nie dyskutuje. Pytanie, jak, oczywiście, jakie aplikacje wam się podobają. Ja bym powiedział, że ta ma mało firewerków, jest dosyć prostą aplikacją, ale jeśli macie tego typu podstawowe potrzeby w bankowości, to będzie jak najbardziej ok. Co do płatności w mobilnych, oczywiście Apple Wallet, Google, tutaj wszystko jest do zrobienia. I City Global Wallet, czyli coś ważnego w kontekście tej wymiany walutowej. Citibank sam zauważył, że klienci mocno chcą kupować różne rzeczy za granicą w różnych walutach i trzeba im po prostu to bardzo sprawnie udostępnić. City Global Wallet to jest taka usługa, która może się na przykład przydać na nadchodzący Black Friday. Jeśli korzystacie z zagranicznych sklepów, no to oczywiście przez City Global Wallet można będzie po prostu zapłacić. To się o tyle przydaje, że aplikacja rozpoznaje w jakiej walucie płacimy, więc ten wymiar karty wielowalutowej czy narzędzia wielowalutowego jest tutaj jak najbardziej zachowany. Ważne tylko, żebyście mieli wcześniej zasilone subkonta walutą, żeby pobierał po prostu z odpowiedniego subkonta pieniądze, bo na tym cała sztuka polega. Zresztą na pewno to znacie, bo mechanizm wielowalutowości jest stosowany już w bankach od jakiegoś czasu. Ważne, żeby to było sprawnie i żeby te kursy były korzystne. No i też oczywiście obowiązuje ta zasada, że najlepiej jest wymieniać kurs od poniedziałku do piątku, a nie w weekend, kiedy po prostu rynek międzybankowy stoi i ma przerwę, bo ma też weekend. Co do samego City, już na ten temat może nie będę się mocno wypowiadał, bo w kontekście City Specials i tych wszystkich dodatków, no to nie, nie jest dla każdego klienta absolutnie priorytet, ale warto sobie takie rzeczy sprawdzić. Ja akurat w City Banku mam jeszcze fajną kartę kredytową, ale tu już ważny disclaimer: karty kredytowe, zresztą dobrze wiecie, są tylko dla tych, którzy się naprawdę potrafią odpowiedzialnie nimi posługiwać. Co do haczyków, dlaczego to jest wszystko darmowe, fajnie i dlaczego nagle bank chce wam dawać bonus gotówkowy i wszystko za darmo? Bank przede wszystkim y, ma inne produkty, na których zarabia, I więc y, to jest taki otwieracz. To jest darmowy, fajny produkt na start, a może właśnie później zechcecie wspomnianą kartę kredytową czy jakąś inną po prostu usługę. Wtedy bank będzie mógł na tym zarobić i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, moim zdaniem, istotna jest brak wdrożonego blika. Ja osobiście nie przepadam jakoś super, nie korzystam, y, ale wiem, że dla wielu klientów to jest bardzo ważne, że tutaj jeszcze blika nie ma. I co jest jeszcze dosyć istotne, to jest to, żeby uważać na ten pakiet darmowy, bo on jest fajny pod warunkiem, że z niego nie wyjdziecie. Czyli przykładowo, City Phone czy City Alerts, takie usługi, które są dodatkowe. Jeśli macie je aktywne, to też możecie je oczywiście wyłączyć jak najszybciej. Chodzi o to, że jeśli korzystacie z bankowości telefonicznej. Czy idziecie do oddziału coś załatwić, to tam usługi będą już płatne. Tak samo jak wypłaty powyżej limitów, o których wspomniałem, czyli jak często chcemy wybierać pieniądze z bankomatów, cztery razy będzie za darmo, za piątym razem zapłacicie 8 zł, za szóstym razem znowu 8 zł, i nagle na koniec będzie 16 zł w darmowym koncie, a wy się zdziwicie o co chodzi. Więc mamy tutaj 3, tak naprawdę jeden bonus rozbity na trzy części i wydaje mi się, że dwie są do ogarnięcia bez problemu, z trzecią bym troszeczkę dyskutował, no bo to jest ta pierwsza, przelej swoje wynagrodzenie przynajmniej raz w kwocie minimum 2000 zł do końca miesiąca i tak dalej i tak dalej. To już sobie spokojnie doczytacie. Chodzi o to, że jeśli to nie będzie wasze podstawowe konto i chcecie je teraz założyć, na przykład tylko do transakcji właśnie walutowych i potrzebujecie to tylko do tego, ale wasz główny rachunek to będzie rachunek inny i tam będzie wynagrodzenie, no to tych 50 zł może Możecie nie załapać, natomiast te dwie to to jest raczej naprawdę kwestia tylko pilnowania daty, żeby to zrobić, czyli wpłacamy na konto, logujemy się raz do aplikacji. To jest dosyć proste, no i płacimy za swoje zakupy Google czy Apple Pay minimum 100 zł. Do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego. Więc tutaj macie wszystko rozpisane dokładnie w regulaminie. Ja jeszcze tutaj dokładnie rozpisałem, co kiedy zostanie wypłacone, żeby nikomu się tutaj absolutnie nic nie zgubiło, a sama promocja obowiązuje do 5 grudnia. No i słowem podsumowania, to jest rachunek, jeden z niewielu w Polsce, który jest faktycznie bezpłatny. Tam nie ma jakichś tam haczyków, że jest bezpłatny, ale pięć gwiazdek. To jest faktycznie rachunek bezpłatny, gdzie wszystko od razu dostajemy za darmo na start i zaryzykowałbym śmiało, że 90 par. Procent klientów faktycznie ani złotówki nie zapłaci, jeśli będzie uważać na te limity, które tam były. Bardzo duży atut to jest oczywiście ten kantor. W kontekście bezpieczeństwa środków i w kontekście dobrych kursów. Czyli jeśli unikacie wszelkiego rodzaju aplikacji do wymiany walut i stawiacie, że to musi być bank, no to to może być faktycznie rozwiązanie dla Was. Szczególnie warto to przetestować chociażby przy Black Friday czy tego typu innych em, dniach, kiedy faktycznie są jakieś promocy, z których chcemy skorzystać, ale one są fajniejsze za granicą. City to jest globalny brand, więc jeśli lecicie chociażby do Stanów Zjednoczonych, to w razie czego macie chociażby tam też em, nie tylko bankomaty City wszędzie, ale też całkiem spokojnie. Sporo oddziałów, to jest oczywiście bank na tyle globalny, że turystom, jak już wrócą normalne czasy, to też będzie dosyć pomocne. Więc wydaje mi się, że dla takiego klienta, który potrzebuje podstawowych usług, stawia mocno na tę wymianę walutową bezpieczną w banku. No to spokojnie w tym momencie City konto będzie takim sensownym rachunkiem i dobrym rozwiązaniem na takie potrzeby. Fajny plus, że są trzy bonusy gotówkowe, w zasadzie 150 zł, podzielone na trzy, tak jak wspomniałem. Jeśli macie jakieś pytania do tej recenzji, to śmiało piszcie w komentarzach. Na pewno zajrzyjcie koniecznie na tekst, który Wam pokazałem na blogu, bo tam są wszystkie rzeczy mocno wypunktowane: konkretne daty, konkretne punkty regulaminu i te wszystkie linki do dokumentów, które po prostu trzeba przeczytać. Jeśli Wam się ten rachunek podoba i chcecie go przetestować samodzielnie, to moje linki również znajdziecie pod tym nagraniem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i udanych łowów na Black Friday.